Grupa ABC Data opublikowała wyniki za pierwsze półrocze 2015 roku. Niewątpliwie było to półrocze wzrostów, wzrostu na naszych rynkach zagranicznych, ale przede wszystkim wzrostów na wszystkich poziomach rachunków wyników, jeżeli chodzi o rentowność i marżowość grupy. Odpowiednio, jeżeli chodzi o zysk netto, zrealizowaliśmy 27 milionów złotych w stosunku do ubiegłorocznych 18 milionów złotych. Jak widać, jest to blisko 50% wzrost na tym poziomie zysku rok do roku. Odpowiednio, jeżeli chodzi o EBITDA, zrealizowaliśmy 39 milionów złotych w tym roku, w zeszłym roku 35. Na tym poziomie jest to 11% wzrost rok do roku. Jeżeli chodzi o marżowość, to masa marży wypracowana w pierwszym półroczu 2015 roku to 129 milionów złotych w stosunku do 123 milionów w roku ubiegłym. Jak widać, 6 milionów więcej. Odpowiednio przełożyło się to na wzrost rentowności na tym poziomie z 4,8% w roku ubiegłym do 5,5% w tym roku. Widać więc wprost, że jest to 15% poprawa rentowności na poziomie marży ze sprzedaży. Te wszystkie wzrosty, o których przed chwilą mówiłam, były zrealizowane przy lekko niższych przychodach. W roku 2015 grupa zrealizowała w ciągu 6 miesięcy 2,3 miliarda przychodów, w roku ubiegłym 2,5 miliarda przychodów. Jest to 8% spadek przychodów, w związku z tym wzrost rentowności, a zwłaszcza wypracowanej marży dodatkowych 6 milionów jest tym bardziej znaczący. W jaki sposób to osiągnęliśmy? No generalnie koncentrując się na realizowaniu bardziej rentownych transakcji. To wszystko odbyło się przy jednoczesnym spadku zadłużenia grupy. Na koniec czerwca 2015 roku zadłużenie grupy wyniosło tylko 10 milionów złotych na poziomie bilansowym i około 84 milionów długu pozabilansowego. Jest to bardzo istotny spadek w stosunku do sytuacji sprzed roku, do sytuacji z czerwca 2014 roku. Jest to spadek zadłużenia grupy ponad połowę. Można powiedzieć, że w tej chwili praktycznie grupa została oddłużona. To wszystko przełożyło się na dużo niższe koszty finansowania. Jak popatrzymy na rachunek wyników za rok 2014, zwłaszcza w kwartalnym ujęciu, widać wyraźnie, że przez pierwsze dwa kwartały grupa realizowała około 2,8 miliona złotych kwartalnie kosztów finansowania. W drugiej połowie roku, kiedy to zadłużenie w grupie ABC Data rosło, wynosiło to odpowiednio 3,2 miliona. Ten rok, zarówno pierwszy kwartał, jak i drugi kwartał, na poziomie kosztów finansowania mieliśmy tylko liczby 1,9 mln. Widać więc, że rok do roku w ujęciu kwartalnym koszty finansowania są o ponad 1 000 000 zł w każdym kwartale niższe, w związku z tym blisko 2 miliony niższe w całym półroczu. Te wszystkie wzrosty realizowane są zgodnie z założeniami, jakie przyjęliśmy i w biznesplanie na rok 2015, a co najważniejsze, rozpoczęliśmy realizację również pierwszych inicjatyw strategicznych. Grupa ABC Data 29 czerwca tego roku ogłosiła nową strategię na lata 2016-2018. Na ostatniej konferencji wynikowej mówiliśmy już o realizacji i konkretnych rezultatach pierwszych inicjatyw. ABC Data w ostatnim czasie rozpoczęła rozszerzanie portfolio produktowego. Dodaliśmy kilka istotnych dla nas grup produktowych, m.in. materiały biurowe, artykuły szkolne, zabawki, ale to dopiero początek pracy nad tymi inicjatywami. Będziemy o tych inicjatywach mówić w kolejnych tygodniach, tudzież miesiącach. No i co najważniejsze, budujemy swoją pozycję w regionie. Naszym głównym celem strategicznym jest zdobycie pozycji lidera dystrybucji IT w Europie Środkowo-Wschodniej i mamy ku temu solidne postawy, by sądzić już w tej chwili, że nam się to uda. Patrząc literalnie na nasz bilans, widać wyraźnie, że mamy zobowiązanie 44 miliony złotych na koniec czerwca. Tak, ABC Data zaksięgowała takie zobowiązanie. Jest to zobowiązanie z tytułu dywidendy, którą wypłaciliśmy w lipcu. W zeszłym roku również takie zobowiązanie w podobnej kwocie na ten moment w bilansie grupy ABC Data również widniało, dlatego że ABC Data wypłaca mniej więcej w połowie roku dywidendę. Dywidendę, którą wypłaciliśmy w lipcu tego roku, to kwota około 45 milionów. Przeliczenie na jedną akcję to jest 36 groszy, czyli tyle samo co w roku ubiegłym, ale bardzo ważna informacja, było to zrealizowane przy blisko 10%
bieżącej stopie dywidendy. Pewnie to jedna z najwyższych na polskiej giełdzie. Patrząc w tej chwili na zysk netto z naszej spółki dywidendowej, to wynosi on już 38 milionów złotych. Patrząc na wyniki tej spółki za cały ubiegły rok, była to odpowiednio kwota 43 miliony, więc widać już, że po pierwszym półroczu mamy zrealizowane blisko 90% zeszłorocznej, całorocznej kwoty zysku. No nie chcę tutaj składać obietnic co do wypłaty dywidendy na kolejny rok, ale specjalnie mówię o tej bazie, że również nad nią pracujemy.